Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie opady deszczu oraz pochmurną aurę w północno-zachodnich i zachodnich regionach Polski. W pozostałej części kraju, na południu oraz na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Termometry wskażą od 14 stopni na południowym wschodzie, 16 stopni w Katowicach i we Wrocławiu, 17 stopni na Mazowszu. Ciśnienie coraz niższe, w nocy 1008 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie pogodną i słoneczną aurę przede wszystkim na Bałkanach, a także na Półwyspie Iberyjskim. W pozostałych stolicach dosyć pochmurno i deszczowo, przede wszystkim w Skandynawii, w Pradze, Berlinie, Wiedniu, Bernie oraz w Paryżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni w Skandynawii, 20 stopni w Pradze, 30 w Zagrzebiu i w Rzymie i 37 stopni w Madrycie. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Polski. Jutrzejszy dzień w całym kraju przyniesie opady deszczu i burze na Pomorzu. Silne opady pojawią się przede wszystkim na północnym zachodzie. W pozostałych regionach opady będą słabe i umiarkowane. Temperatury nieznacznie niższe, od 18 stopni w Katowicach, 21 stopni w centrum, od 19 do 22 stopni na Pomorzu i 24 stopnie w Lublinie. Ciśnienie spadnie do 1005 hektopaskali, wiatr przeważnie porywisty, powieje w kierunku północy. Przejdźmy do prognozy pogody na 3 kolejne dni. Środa niemal w całym kraju z przewagą opadów deszczu oraz z burzami na północnym wschodzie. Ciśnienie spadnie do 1004 hektopaskali, przejaśni się tylko na Dolnym Śląsku. Temperatury w granicach 19 do 24 stopni. W czwartek burze pojawią się na północnych krańcach Polski, poza tym w całym kraju deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 22 i 23 stopnie na południowych krańcach. W piątek więcej przejaśnień pojawi się na Śląsku, w centrum oraz na Podlasiu. W pozostałych regionach deszczowo i burzowo. Temperatury w granicach 19 do 25 stopni. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.